Siemanko, witam na moim biurku. W dzisiejszym odcinku kociołku Panoramixa zmieszamy sobie pianki Haribo Chamalo Smell of Mania. I z tymi piankami jest ciekawa historia, bo przed nagraniem tego odcinka miałem nagrać odcinek z kociołka Panoramixa, w którym pianki te panieruję w papryce mielonej. No i spróbowałem tego i mało nie puściłem pawia. No, potem okazało się, bo miałem jednak to już rzucać, okazało się, że obraz mi się popsuł w całym filmie, nie wiem co mi się dzieje. Tak mi po prostu psuje obraz. No i poznaję się już historię tych pianek. I zmieszamy sobie je dzisiaj z kiślem o smaku arbuza i melona. Jest to kisiel na zimno. Oczywiście ani firma Delecta, ani Haribo mi za to nie zapłaciły. Jestem zbyt małym youtuberem, żeby umieścić w moim filmie lokowanie produktu, ale plan jest taki, że oto te pianki trochę roztopię i zamiast papryki dam tutaj kisiel, to będzie na pewno smaczniejsze, więc lecimy do kuchni. Okej, właśnie nasze naczynie obciąłem na gazie, na chwilkę sobie podobnie jak z czekoladą sobie właśnie w taki sposób to podtopimy. Ja to dam na mniejszy trochę gaz, bo skończy się tak jak z czekoladą w jej recenzji, czyli że będzie śmierdziało i dumiało. Wezmę sobie rękawicę, którą w odcinku z czekoladą też przypaliłem, bo jestem oczywiście królem bezpieczeństwa. Dobra, myślę, że to już wystarczy. Są w takiej dosyć płynnej formie, więc wrócę do was jak już na biurku. Aha, przed mieszaniem już tych składników chciałem tylko pokazać, że tą piankę można sobie rozpuścić nad ogniskiem, jak się na patyku. Nabiję to na łyżeczkę i odpalę na gazie. O, no, tak się karmelizuje. Taka jest właśnie masna. No to tylko chwilkę trzeba. I mamy taką już. Więc przechodzimy do mieszania. Okej, niestety z pianek naszych udało mi się uzyskać takie coś. Więc będziemy mieli taki piankowy kisiel. Otworzymy sobie teraz nasz kisiel. Okej, sypiemy. Ewentualnie będę musiał tu dodać wody. Wydaje się, że to wszystko bardzo ładnie teraz tu pachnie arbuzem. I mieszać ten tajemniczy proszek tą bardziej dziwną i tajemniczą masą. Ja to może trochę wody zaleję, ale decyduję was, jak już to będzie wymieszane. Okej, tak po dolaniu wody i wymieszaniu wygląda ta masa. No, pewnie powiecie, ja też tak przyznam, nie wygląda to zbyt apetycznie, ale smak to nie wszystko. Na przykład w Azji jedzą pająki, jakoś im to smakuje. Ja spróbuję. Tutaj mamy jakiś kawałek, to smakuje. Jest pompa! Ty, jakie dobra. Może to większość sprawa tego kiślu. Ale jest smaczne. Teraz spróbujemy pianki. Powiem wam, smak jest bardzo smaczny. Tak, smak jest bardzo smaczny. Wygląd nie jest... Nie wskazuje, że to ma być dobre, a naprawdę to jest fajny deser, taki słodki, więc jak nie macie pomysłu, to i deser sobie zjeść, i macie pianki, to trochę przypieczcie te pianki, dajcie sobie kisie, właśnie polecam właśnie taki arbuzowy i jedzcie.
To jest serio pyszne. W odróżnieniu do papryki, bo już mam złe wspomnienia. To jest naprawdę ultra smaczne, smaczniejsze niż wywar z pierwszego odcinka. Dobra, więc nie przedłużając, bo ten odcinek ma już prawie 6 minut. Nie przedłużając, zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie lajka, jeżeli ta seria i ten pomysł, no i ten sam odcinek się podoba. Więc cześć!